A jednak w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiale, aby innych nauczyć, aniżeli 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 19 werset. 5 słów. Jak ważne jest, aby wszyscy mówcy o tym pamiętali. Wiemy, że języki miały swoją wartość. Były one znakiem dla niewierzących. Głównym celem przemawiania w zgromadzeniu jest zbudowanie, a ten cel może być osiągnięty tylko wtedy, gdy ludzie rozumieją, co się mówi. Niemożliwe jest, aby człowiek budował mnie, jeśli nie mogę zrozumieć, co mówi. Musi on mówić zrozumiałym językiem i słyszalnym głosem, inaczej nie mogę otrzymać żadnego zbudowania. To z pewnością jest oczywiste i godne poważnej uwagi wszystkich, którzy przemawiają publicznie. Ponadto dobrze by było, gdybyśmy pamiętali, że naszym jedynym uzasadnieniem dla wstawania, by przemawiać w zgromadzeniu, jest to, że sam Pan dał nam coś do powiedzenia. Jeżeli ma to być tylko 5 słów, powiedzmy te 5 i usiądźmy. Nic nie może być bardziej nieinteligentne niż to, że człowiek próbuje mówić 10 tysięcy słów, gdy Bóg dał mu tylko 5. Szkoda, że coś takiego tak często się zdarza. Jakaż to byłaby łaska, gdybyśmy tylko mogli trzymać się naszej miary. Ta miara może być mała, to nie ma znaczenia. Bądźmy prości, gorliwi i prawdziwi. Gorliwe serce jest lepsze od mądrej głowy. Gorliwy duch jest lepszy niż elokwentny język. Tam, gdzie jest szczere, serdeczne pragnienie promowania prawdziwego dobra dusz, okaże się to bardziej skuteczne ze mną i bardziej możliwe do przyjęcia przez Boga, niż najbardziej błyskotliwe dary bez tego. Powinniśmy gorąco pożądać najlepszych darów, ale powinniśmy również pamiętać o doskonalszej drodze, nawet o drodze miłości, która zawsze działa niepublicznie i szuka tylko korzyści dla innych. Nie jest tak, że mniej cenimy dary, ale bardziej cenimy miłość. 5 słów. Pierwszy list do Koryntian 14:19. A jednak w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiale, aby i innych nauczyć, aniżeli 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym.